Tak, sprzedaż sznurowadeł i grzebieni, praca czyści buta, to są zajęcia w sam raz dla inwalidy. Czy w tym stwierdzeniu nie ma nuty pogardy i lekceważenia i w stosunku do pracy, i w stosunku do człowieka? Czy rzeczywiście niewidomy musi sprzedawać sznurowadła, by zarobić na chleb, a inwalida bez nogi ma poprzestać na czyszczeniu butów? Krótka wizyta u instruktora inwalidzkiego w referacie pracy i opieki społecznej przekona zainteresowanych, że jest inaczej. Inwalida Jan Mularczyk cierpi na niedowlad lewej ręki. Co powie Mularczykowi instruktor? Powie, że każdy inwalida, który zechce się poddać badaniom lekarskim, zechce przebyć odpowiednie szkolenie w specjalnym ośrodku, znajdzie możliwości pracy zarobkowej w wielu ciekawych zawodach. Możliwości pracy, do której nikt już nie przyczepi lekceważącej etykietki w sam raz dla inwalidy. Zdziwi was zapewne, jeśli wam powiemy, że dzień tych chorych zaczyna się od gimnastyki. Tak jest. Umiejętnie stosowana gimnastyka podnosi ogólną sprawność chorego, wzmacnia jego samopoczucie, uczy opanowywać ból i pokonywać niedowlady chorych kończyn. W jakim stopniu i jak szybko poprawi się ogólna sprawność chorego? O tym mówi ta oto książeczka, którą z zainteresowaniem ogląda nasz znajomy, inwalida Mularczyk. Do niej wpisuje się i punktuje się pewną ilością punktów każdą nową czynność, którą chory potrafi opanować w trakcie leczenia. Żeby odzyskać pełną lub choćby częściową władzę w chorej kończynie, trzeba się poddać wielu zabiegom i czasem sporo wycierpieć. Hydroterapia, elektroterapia, kąpiele parafinowe. Oto niektóre środki z bogatego arsenału, jakimi rozporządza dzisiejsza wiedza lekarska na użytek inwalidów. Tu na przykład rozpoczynamy zabieg z zakresu elektroterapii. Przygotowania wyglądają groźnie. Sam zabieg przypomina jakieś galwanizowanie. Czy to jest bolesne? Trochę tak. Nie ma tu jednak mowy o szoku. Prąd działa jedynie na włókna nerwowe, budząc w nich uśpioną do tej pory wrażliwość. Niektóre ćwiczenia są bolesne wyłącznie dla psychiki chorego. To proste ćwiczenie z piaskiem jest doprawdy ciężką próbą dla małego Michasia. Wczoraj i jeszcze dziś nie udaje się. Michaś wie jednak, że będzie lepiej, że któregoś dnia uda mu się nabrać piasku do ręki, tak samo jak udaje się to Anusi, jego koleżance. Zapowiedź kąpieli w gorącej parafinie przerazi nieświadomego rzeczy pacjenta. Niepotrzebnie, bo parafina nawet w temperaturze 50 stopni nie parzy. Zabieg z parafiną wzmaga krążenie krwi w zesztywniałych kończynach, a tym samym przybliża końcowy wynik, jakim będzie pełna sprawność chorej ręki. Poza gimnastyką zwyczajną, jednakową dla wszystkich chorych, dzieci i dorośli przechodzą ćwiczenia z zakresu gimnastyki leczniczej. Na tej sali dla wszystkich płynie ta sama melodia z płyty, ale ćwiczenia chorzy mają rozmaite, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dzieciom na przykład daje się zależnie od schorzeń takie lub inne gry. Dorośli mają ćwiczenia z piłką lub przyrządami. W niektórych wypadkach są to przyrządy bardzo specjalne. Ta oto kobieta przed przyjściem do szpitala nie umiała chodzić nawet o kulach. Teraz stawia pierwsze kroki przy pomocy przyrządu, który w przyszłości zastąpi jej kulę. Ten jakże przykry dla chorego rekwizyt kalectwa. Ten mężczyzna jest pozbawiony obu nóg. Zamiast nich ma protezy.
Wytrwale ćwiczy chodzenie i jest nawet zdania, że wkrótce będzie mógł tańczyć. A jakimże celom służy ten oto groźny mechanizm? Pacjent o własnych siłach potrafi podnieść chorą nogę tylko nieznacznie. Sprężyna pomaga mu osiągać coraz większą wysokość. Podobne wyciągi stosuje się również dla rąk. W tym wszystkim trzeba wiele cierpliwości i wytrwałości. Są to cnoty, bez których inwalida nie osiągnie żadnego postępu w leczeniu i pokonywaniu niedowładów. Za to jak przyjemnie wpisywać do książeczki punkty uzyskane w codziennych, nieraz tak uciążliwych ćwiczeniach. Pośród ćwiczeń stosowanych w terapii inwalidzkiej jednym z najskuteczniejszych jest pływanie. Pływanie stosuje się szczególnie przy leczeniu porażeń, jakie zostawia po sobie groźna choroba zwana Heine-Medina. Widzimy, że pacjenci pływają bardzo dobrze, ale na lądzie wielu z nich porusza się z niemałym trudem. Niektórych pielęgniarze muszą nawet wnosić do basenu. Jednak dzięki lekcjom pływania i na lądzie zanotujemy z pewnością coraz lepsze wyniki. W pewnym momencie kuracji szpitalnej daje się rękom lub nogom inwalidy jakieś zajęcie z zakresu rzemiosła. Ma to zajęcie czasem charakter rozrywki, czy jak to się mówi w szkole, robót ręcznych, a czasem jest to już po prostu praca. Oto chory staje przy jakimś warsztacie. Dostaje określone zadanie do wypełnienia, musi w nim pokonywać opór materiału, musi korzystać z narzędzi. To wszystko pochłania jego uwagę do tego stopnia, że chory zapomina o kalectwie czy schorzeniu nogi lub ręki. Noga lub ręka porusza się już nie gimnastycznie, ale jak u zdrowego, pracującego człowieka. Naciska przekładnie, pedały, porusza dźwignię maszyn. Tak więc zabiegi lecznicze, gimnastyka, ćwiczenia ruchowe, to wszystko stanowiło wstęp do terapii najbardziej skutecznej w procesie leczenia schorzeń inwalidzkich, a mianowicie do terapii zajęciowej. Inwalidzi potrafią docenić zbawienne skutki terapii zajęciowej. Inwalida Józef Kalita dzięki takiej terapii potrafi w końcu wypełnić wszystkie rubryki swojej książeczki i teraz oto kończy pobyt w szpitalu. Pójdzie do pracy zawodowej. Powodzenia! Są jednak wypadki, kiedy samo tylko leczenie nie może dać pełnych wyników. Przypomnijmy sobie inwalidę, który przytupywał, rwąc się do tańca. Inwalida ów nie miał nóg, chodził na protezach. Pamiętajmy, każdemu inwalidzie, który chce pracować zawodowo, przysługuje prawo otrzymania protezy bezpłatnie. Wytwórnia protez w Poznaniu jest najlepiej wyposażoną wytwórnią w Polsce. Produkuje rocznie tysiące protez i aparatów ortopedycznych, potrzebnych inwalidom w pracy i życiu codziennym. Zjednoczony wysiłek konstruktorów i lekarzy specjalistów stwarza jak najbardziej celowo pomyślane i jak najmniej męczące w użyciu typy protez. Przed każdym inwalidą otrzymującym protezę staje pytanie, jak z niej korzystać. Posługiwanie się sztuczną nogą czy ręką wcale nie jest łatwe. Wymaga przeszkolenia pod okiem fachowego instruktora. Zarówno instruktora, jak i salę ćwiczeń ze wszystkimi potrzebnymi do tego celu urządzeniami znajdzie inwalida tutaj na miejscu, w samej wytwórni.
Inwalida z protezą zamiast ręki lub nogi, jak dziecko, wszystkiego musi się uczyć od nowa. Trzeba się nauczyć chodzić w domu i na ulicy, trzeba poznać różne rodzaje nawierzchni, nauczyć się wsiadać do tramwaju, do auta, pokonywać wzniesienia i pochylości. Tak, nauka nie zawsze przychodzi łatwo. Długoletni instruktor wytwórni, obywatel Leśniewski, wie o tym dobrze z własnego doświadczenia. Sam bowiem jest inwalidą. Nie ma obu rąk. Swoje trudne doświadczenia Leśniewski oddał całkowicie na usługi innym inwalidom. Uczy ich i nawet konstruuje dla bezrękich towarzyszy niedoli różne pomocnicze narzędzia. Pamięta bowiem, ile to cierpliwości i wysiłku trzeba, by opanować protezą najprostsze czynności. Instruktor Leśniewski nie ma obu rąk. Jakże trudno w to uwierzyć, przyglądając się, kiedy wykonuje protezą w rękawiczce dla nas tak proste, codzienne czynności, a dla niego tak trudne. Oto piękny przykład zwycięstwa nad kalectwem. Zwycięstwa osiągniętego cierpliwością, pogodą ducha, nieustannym ćwiczeniem. Opieka naszego państwa nad inwalidą nie kończy się na tym, że inwalida dostaje protezę. Trzeba go jeszcze przystosować do pracy zawodowej. Do takiej pracy, przy której nie będzie czuł się poza nawiasem społeczeństwa, ani kimś, kto jest dla tego społeczeństwa ciężarem. Szkoleniowy ośrodek wrocławski jest jednym z najlepiej postawionych w całej Europie. Istnieje tutaj stała 2-letnia szkoła mechaniczna i ślusarska. Organizuje się też dla inwalidów doraźnie kursy o bardzo różnym charakterze. Wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach uczniowie uzupełniają praktyką, stając się w ten sposób wykwalifikowanymi pracownikami danego zawodu. Absolwenci wrocławskiego ośrodka są dzisiaj znani i cenieni w wielu okolicznych zakładach przemysłowych, na przykład we wrocławskim Pafawagu lub w świdnickich zakładach wytwórczych aparatów precyzyjnych. Ubrani w jednakowe kombinezony, uczniowie nie wyglądają zupełnie na inwalidów. Poznajmy bliżej kilku wychowanków ośrodka. Oto Stanisław Żebryk, pochodzi ze wsi. W jakimś wypadku przy kieracie stracił nogę. Dzięki nauce w ośrodku Żebryk za kilka miesięcy będzie tokarzem i według opinii majstra tokarzem bardzo dobrym. Sąsiadem Żebryka jest Jan Kruszka. Ten znowu został inwalidą w partyzantce we Włoszech, dokąd go zagnała wojna. Kruszka, podobnie jak Żebryk, uczy się na tokarza. W tej chwili wykonywane przezeń detale odznaczają się bardzo starannym wykonaniem i precyzją przy pomiarach. Mechanika precyzyjna to zawód, który jest dostępny nawet dla inwalidów pozbawionych obu nóg. Można tu bowiem pracować siedząc. Oto Janek Walicki. Jego pragnienie z lat dziecinnych zostać mechanikiem będzie zrealizowane mimo utraty obu nóg w wypadku kolejowym. Inne zawody, w których inwalidzi bez nóg mogą pracować z pożytkiem, to na przykład rymarstwo, zajęcie nietrudne do wyuczenia i dobrze płatne. Idźmy dalej. Oto kreślarnia, w której pracują inwalidzi pozbawieni palców u rąk, a nawet całych dłoni. Prace kreślarskie tych ludzi niczym się nie różnią od prac kreślarzy zdrowych.
z kolei zobaczymy chorych na niedowlad nóg po Hajne Medina, zdobywających zawód radiotechników. Oto warsztaty ślusarskie, gdzie kształcą się głuchoniemi. Są to zazwyczaj głuchoniemi od urodzenia. Przeważnie pochodzą ze wsi. Przed wojną pędziliby tam nędzny żywot popychadeł do najgorszej roboty. Teraz dzięki opiece państwa zostaną wykwalifikowanymi ślusarzami. Koszykarstwo lub szczotkarstwo nie jest dzisiaj jedyną pracą zorganizowaną dla niewidomych. W tej oto sali mamy maszyny dziewiarskie obsługiwane z powodzeniem przez ślepców. O zerwaniu nitki, czego inwalida zobaczyć nie może, sygnalizuje mały dzwoneczek. Niewidomy czeka na instruktorkę, która nitkę zwiąże i poprawi też w razie potrzeby wzór. Pracują tutaj m.in. inwalidzi wojenni. Czeka na nich po kursie praca w różnych fabrykach dziewiarskich w kraju. Ośrodek wrocławski skupia inwalidów z całego kraju. Uczniowie dostają tutaj pełne utrzymanie, mają też na miejscu internat. Oto sala stolówki, która wydaje ponad 500 obiadów i kolacji dziennie. A oto świetlica ośrodka, gdzie inwalidzi znajdą po całodziennej pracy i nauce wszystkie dostępne dla nich kulturalne rozrywki. Radio, prasę, różne gry, a także możliwość pracy w zespołach artystycznych, na przykład w orkiestrze. Zakładów tego rodzaju, co ośrodek wrocławski, mamy w kraju kilka. Są wśród nich specjalne warsztaty radiotechniczne, kursy dla drogomistrzów, dla spawaczy, kursy dla bezrękich kreślarzy, no i wiele innych. Nie ma takiego kalectwa, które inwalidzie bez ręki lub nogi, głuchym lub niewidomym, uniemożliwiałoby pracę. Jan Kruszka w liście do rodziny z przekonaniem może napisać, ile zawdzięcza on i jego koledzy hasłu, z jakim powołana do tego instytucja przyjęła ich na naukę. Radość życia może człowiekowi przywrócić jedynie praca.